Siema, siema, Tajtory! Jakiś czas temu nagrałem odcineczek, gdzie pokazywałem wam 5 moich marzeń w Brawl Stars. No i pod tamtym filmem bardzo opisaliście, że bardzo chcecie kolejną jego część, więc postanowiłem, że właśnie taką drugą część nagram. No i dzisiaj je wam pokażę. Już wtedy pokazałem wam wiele takich moich marzeń, ale teraz znalazłem jeszcze 5 kolejnych. Są one naprawdę mega fajne moim zdaniem i strasznie chciałbym, żeby się spełniły. Koniecznie oglądacie odcinek do końca, bo tutaj i ta pierwsza, i druga, i trzecia, i czwarta, i piąta, no wszystkie będą bardzo ciekawe. No więc myślę, że nie ma co tego przegapić i po prostu oglądajcie od początku do końca. Zróbmy tak, że każda jedna łapka w górę to 1% szans więcej, że to się spełni. Proszę was, mordeczki, zostawcie lajkacza, zobaczymy ile osób tutaj zostawi, będę mega wdzięczny każdemu. Oprócz tego możecie też zostawić subika na moim kanale. Każdy, kto lubi Brawl Stars, to naprawdę polecam zostawić tego suba, bo tutaj myślę, że macie bardzo ciekawe filmy, jeśli chodzi o Brawla. I pojawiają się one też bardzo często, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. A nic was to nie kosztuje, więc kto może subskrybuje. A, no i jak chcecie, żebym przybił wam serducho, no to w komentarzu napiszcie, jakie jest wasze takie jedno Brawl Starsowe marzenie. Dawajcie, napiszcie w komentarzu, postaram się każdemu przypiąć. I jeszcze chciałem wam powiedzieć, żebyście wbijali na mojego Instagrama Toriety. Każdy, kto mnie na nim zaobserwuje, to postaram polubić mi się jakąś fotkę na tym Instagramie, więc wbijajcie, link do niego macie w opisie. A ja już teraz będę startował. No więc dobra, na początek mordeczki myślę, że naprawdę mega fajne było coś takiego, żeby dodali do Brawla weryfikację. Ogólnie o tym już mówiłem tam w innych materiałach, ale po prostu no to jest też takie jedno z moich marzeń. Na czym polega ta weryfikacja? No już wam mówię, byłoby to coś podobnego do tego, co po prostu mamy na YouTubie. Czyli na YouTubie jak ktoś tam na przykład wbije 100 tysięcy subskrypcji i tam inne spełnia wymagania, to dostaje taką plakietkę przy swoim niku. I wtedy po prostu nikt się pod niego nie ma jak podszyć, no bo wtedy widać, który jest prawdziwy, co nie? I takie coś myślę, że naprawdę mega fajnie by było, gdyby dodali też do Brawl Stars. Nie mówię, że wymagania to by musiało być 100 tysięcy subskrypcji, ale po prostu no, żeby twórcy dodali jakieś wymagania i ten, kto spełnia te wymagania, to żeby mógł dostać właśnie tą weryfikację, czyli taką plakietkę, okejkę przy niku. Mi bardzo by się to przydało, ponieważ no chyba dobrze wiecie, że jest mega wiele podszywek pode mnie. Niektórzy ludzie mają taki sam nick jak ja, czyli Król Tori Pierwszy, tworzą takie same klady jak ja, o takiej samej nazwie próbują się tam podszywać i tym podobne. No a jednak gdyby była plakietka, no to właśnie wtedy by każdy mógł się łatwo dowiedzieć, że to jest mój jedyny prawdziwy klan, no i że tutaj się nikt nie może pod to podszyć, to ciężko by im po prostu było. Wiecie, o co chodzi, nie? Jakby coś takiego dodali, to naprawdę by to mega pomagało. Ja bym bardzo chciał mieć taką plakietkę, tak jak mówiłem, właśnie z tych przyczyn, że nikt by się nie mógł pode mnie podszywać i tym podobne. To było naprawdę bardzo fajne. No jakie by były na to wymagania, to nie wiem, to już by twórcy wiadomo musieli wymyśleć, ale nie mówię, że tylko youtuberzy by to dostawali, mogliby to dostawać też pro playerzy. No to już by naprawdę leżało wszystko w rękach twórców, ale myślę, że jakby to fajnie zrobili, to byłaby to kozacka zmianka, która by się bardzo przydała. Numer 2, no tutaj chyba się domyślacie, co musiałem powiedzieć. Oczywiście jest to skin ananasowy. O nim też już kilka razy właśnie mówiłem, ale wydaje mi się, że nie w takim odcinku. Dlatego no muszę tutaj o nim wspomnieć po prostu. Ananasowy Spike. To by było po prostu no moje największe Brawl Starsowe marzenie. Między innymi dlatego, że Spike to jest właśnie moja ulubiona postać, no a ja jestem ananasem. Więc połączenie tych dwóch rzeczy po prostu dawałoby nam Toriego w Brawl Stars. A uwierzcie mi, że mieć swojego skina w grze, to by musiało być coś pięknego. No i właśnie mega bym chciał, żeby coś takiego dodali. Oczywiście kupiłbym go od razu, no to bez dwóch zdań. Nawet dałbym, tak jak mówiłem, już wiele razy za niego 500 gemów. Byłbym serio w stanie to zrobić, bo to byłby wyjątkowy dla mnie skin. No i też mega ważny dla mnie skin. W ogóle, no zobaczcie ten obrazek, jak ten skin pięknie wygląda. Mi się on strasznie podoba. Jest to coś pięknego i kurczę, chyba każdy mój widz by nim nie pogardził, nie? I by sobie takim ananaskiem popykał. W ogóle myślę, że społeczności w sumie bardziej Brawl Stars by się spodobał ten skinek, więc jak najbardziej twórcy kurczę by go mogli dodać. Ja czekam właśnie, jak twórcy dadzą tego workshopa, że można tworzyć skiny i zrobią konkurs właśnie na Spike'a, bo już było coś takiego właśnie tam do innych, a jeszcze nie było czegoś takiego u Spike'a. Jak coś takiego będzie, to wtedy od razu wszyscy robimy ananasa i wysyłamy i lajkujemy sobie, żeby kurczę to się udało wygrać. Ja serio, nawet jakby ten skin wyszedł do Spike'a i bym go kupił, to wtedy mógłbym wam nawet obiecać, że wbiję na nim może 30 rangę. 25 na pewno, a 30 może bym spróbował. Jakbym miał takiego skina, to aż bym się chciało grać. Ale oczywiście nie mówię, że taki ananasowy musi być tylko do Spike'a. Tak samo tutaj macie do Kiełka. Mi jest wszystko jedno, tak szczerze, do której postaci. Oczywiście najbardziej bym chciał do Spike'a, ale jak będzie do jakiejś innej, to też bym się mega ucieszył. Ważne, żeby to był właśnie taki ananasowy skin, no bo wtedy on kojarzyłby się ze mną, co nie? Dobra, moje kolejne marzenie będzie naprawdę dosyć nietypowe. Pewnie wielu z was się zdziwi, że coś takiego wybrałem, ale słuchajcie.
Chodzi tutaj o kod twórcy, ale nie o kod twórcy dla mnie. Proszę państwa, chciałbym, żeby zrobili coś takiego w Brawlu, żeby zrobili konkurs na kod twórcy i żeby nie tylko youtuberzy i jacyś, jakieś osoby, co z nimi współpracują, miałyby szansę na ten kod, tylko żeby była taka jedna osoba, nawet mógłby być to gracz, która właśnie mogłaby mieć kod. Po prostu Brawl Stars zrobiłoby taki wielki konkursik na kodzik, no i wiecie, kto by go wygrał, to dostałby swój kodzik. Nawet nie wiecie, jak ta osoba by się wtedy pewnie mega musiała ucieszyć, gdybyłby to zwykły gracz i jak bardzo by mu się przydał. Oczywiście nie mówię, ja też oczywiście kozikiem bym nie pogardził, ale ja nie zamierzam współpracować tutaj z tą firmą. Dlatego po prostu to takie marzenie kodowe, chciałbym, żeby mógł mieć też ktoś z moich widzów, kto nie jest youtuberem, co nie? I żeby mógł właśnie wygrać ten konkursik i żeby tutaj pojawił się jego kodzik, żeby normalnie go można było wspierać. Wiadomo, kod ten nie miałby jakiegoś mega rozgłosu, ale myślę, że jakby coś takiego było, to na pewno youtuberzy by też o tym ponagrywali i tym podobne. I jednak kilka osób poznałoby się właśnie na temat tego kodu, więc na pewno też jakieś zyski by ta osoba z tego miała. No i to by było naprawdę moim zdaniem bardzo fajne, taka dosyć nietypowa rzecz, ale no nie mówcie, żeby się nie przydało. Ja myślę, że naprawdę by to dodało dużo ciekawych właśnie rzeczy w Brawlu. No i też wiele osób na pewno by wtedy się bardziej zaciekawiło jeszcze Brawl Stars, bo no zależy, jakie wymagania by w tym konkursie były, co trzeba było zrobić, żeby brać udział. Ale na pewno było coś z graniem i to było spoczko moim zdaniem. Dobra, czwarta rzecz, ją na pewno kojarzą gracze FIFA. Chodzi mi tutaj dokładniej o Food Champions. To jest coś takiego, taki tryb właśnie w FIFA, który inaczej nazywany jest ligą weekendową. No i o co w tym chodzi? Mianowicie gramy 30 meczy, tak, weekend tam od piątku do niedzieli trzeba rozegrać 30 meczy, znaczy nie trzeba, ale ma się do rozegrania 30 meczy w tej lidze weekendowej. No i od tego, ile się wygra, to właśnie zależy, jaką będziemy mieli rangę. Od tego, jakie dostaniemy nagrody, właśnie zależy ranga, więc im więcej tych winów będzie, tym dostaniemy lepsze nagrody. Coś takiego jest właśnie w FIFA. Dajmy na to, że po prostu zrobiłoby się taki najlepszy wynik, czy tam dajmy 30 zwycięstw, a 0 porażek w Brawlu, to dostawałoby się przemega dobre nagrody, tam sporo megaboxów i tym podobne, nie? Gemy jakieś, czy coś w tym stylu. Zrobiłoby się 5 winów, to już te nagrody byłyby słabsze. No i po prostu by się grało te 30 meczów w weekend, zawsze była taka liga weekendowa. No i wtedy by były dodatkowe nagrody co tydzień i wtedy ta gra na pewno by bardziej ożyła i miała o wiele większy sens. Choć nie mówię, że oczywiście teraz nie ma sensu, nie, ale wtedy to już dopiero było coś pięknego. Że wiecie, na przykład byłyby to gierki raczej na showdowna, po prostu żeby to było solo. No bo jednak, żeby polegać tylko na sobie, co nie, a nie, że tam później się zgania, że jedni mają lepszy team, jedni nie. A na solo, no polegać tylko na sobie. Wielu pewnie sądzi, że solo to jest taki tryb, który no dla dubów czy coś, ale no na solo myślę, że byłoby właśnie najbardziej sprawiedliwie do takiego Food Champions. Zresztą FIFA też gra się solo, co nie? Ja to bym nazwał w sumie Brawl Champions, a nie Food Champions, bo Food Champions to z FIFA bardziej związane. No ale wiecie, o co mi chodzi. Ci, co grają FIFA, na pewno takie coś kojarzą. I po prostu by się rozgrywało to 30 meczów i by się miało bilans. 15-15 na przykład to byłby taki pośrodku, nie? A jak już by się miało tam ponad 20 winków, to już by był bardzo dobry wynik. No myślę, że rozumiecie, o co mi z tym chodzi. I moim zdaniem to jest przemega fajny pomysł. Strasznie bym coś takiego chciał, bo no nawet sobie nie wyobrażam, jakby to fajnie ożywiło gierkę. Aż mi by się strasznie chciało grać. No dobra, piąta rzecz, to już jest totalny hardcore. Wielu z was też się pewnie nie zgodzi ze mną z tym, ale ja bym mega coś takiego chciał. Chodzi mi tutaj o czat głosowy. Czyli, że podczas gierki moglibyśmy normalnie sobie gadać z innymi graczami. Ja wiem, że to by mogło być mega wkurzające, ale spokojnie byłaby opcja, żeby coś takiego wyłączyć. Jakbyście nie chcieli, to po prostu byście klikali X i byście tego nie mieli. A kto by chciał, to by miał to włączone i wtedy można by naprawdę się sporo pośmiać, pogadać tam z innymi graczami, przecież to było coś pięknego. W wielu grach coś takiego jest i kurde, jakby w Dobrowla coś takiego weszło, to pomyślcie, co tam by się dopiero działo, nie? Czy to jakieś dzieci by się darły, czy to jakieś trole by były, czy Ruscy by gadali po tym swoim językiem tak szybko. Byłoby mega śmiesznie, ale też można by było naprawdę spoko się poznawać, na przykład jakbyśmy trafili na kogoś z Polski i byście nie mieli z kim grać czy coś, a fajnie by wam giereczka poszła, to można by się było zgadywać od razu, co nie, czy coś w tym stylu. Miałoby to na pewno swoje plusy i minusy, ale tak jak mówię, jak uważacie, że miałoby to bardziej minusy, to możecie sobie to wyłączyć, po prostu tego nie używać. Więc no, takie coś myślę, że było idealne. No a w tym odcineczku to już na tyle, mordeczki, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to zostawcie tutaj łapeczkę w górę pod tym filmem. Przypominam, żebyście napisali w komentarzu, jakie jest wasze marzenie w Brawlu, z chęcią przeczytam. Zostawcie też subika na tym kanale i na moim drugim kanale. No subskrybujcie moje obydwa kanały, bo na obydwu kanałach nagrywam Brawla. No i też są tam bardzo często odcineczki, myślę, że warto być na bieżąco. Wbijać na mojego Instagrama, Toryety, też tam lecimy po 14 tysięcy obserwujących, o ile już tego nie wbiliście. Nawet nie wiem, kiedy wrzucę ten odcinek, więc no ciężko mi powiedzieć, ale no i tak możecie obserwującego zostawić tam na moim Instagramie. Wpadajcie też właśnie na inne socjalne media, między innymi na Facebooka, gdzie możecie dodawać mnie do znajomych. Oprócz tego mam też wspieranie na dwóch kanałach, więc warto sobie zajrzeć. A ja się Piotr z wami, Szejk, do mordeczki, widzimy się w następnych odcineczkach. Siemanko wszystkim, cześć!